Lekki deszczyk. W samochodzie Stefan. I pół litra. Woda. Woda na torze, woda w samochodzie. Na razie powtórka. Zobaczcie, jak się jedzie. Jest ślisko, ale dobre opony robią robotę. Nie jest to oczywiście ulewa, ale zwróćcie uwagę, pojawiają się kałuże na drodze. Zły manewr i kuku. Bardzo zły manewr. Podwójne kuku. A jak będziecie robić co zakręt zły manewr, to będziecie mieli tyle kuku, że żaden sponsor nie będzie chciał sponsorować waszego teamu. I dupa. Koniec kariery kierowcy. Jak widać, kibiców też trochę jest na torze. Niektórzy są pod dachem, ci farciarze i ci, co zapłacili łapówkę. Inni stoją pod gołem niebem. Leje im na czerp. Ale to jest warte, aby oglądać takie maszyny. Jaki piękny Meror. Z potężnym, bardzo mocnym silnikiem. Widzieliście, jak dupę zarzuciło? Trochę wody więcej w tym miejscu się zebrało i... dupa. Jest ryzyko zdobycia kuku. Ale jedno kuku to jeszcze pal go licho. Meryl, ten akurat spróbuje się, ja bym powiedział, bardzo dobrze, że to ten tor włoski jest rewelacyjny i taki niewielki deszczyk, no, jeżeli uważamy, nic złego się nie zrobi. Co w dzisiejszym odcinku? Pokażę wam krótki odcinek, na razie powtórkę, żebyście zobaczyli też, jak wygląda powtórka w Assetto Corsa Competizione. A za chwilę przejedziemy sobie po deszczu, znaczy po deszczu to nie, podczas deszczu na torze. Deszcz jest niewielki, bo taki ustawiłem. Nie jest to ulewa, bo tu można ustawić i ulewę i burzę. Jest to taki normalny, zwykły deszczyk, takie siąpnięcie trochę mocniejsze. Zaraz do tego dojdziemy. Jak wygląda powtórka też w Assetto Corsa? Bardzo dobrze, jak widać, bardzo to fajnie widać, kamera ładnie pracuje. Powtórka ma znaczenie. Wielu graczy przejedzie i chce się przyjrzeć, jak oni jechali. To oczywiście nie wszyscy, ale wiem. Także tu kamera i wszystko pracuje bardzo dobrze wszystko widać. Macie oczywiście nagrywane w HDR-ze, także później sprawdźcie na przeglądarce waszej. No oczywiście musicie mieć monitor z HDR-em, czy telewizor, czy pisze już HDR, wtedy zobaczycie to jeszcze lepszej jakości. Czy tutaj deszczyk jest jakiś mocny? Czy go widać tak mocno? Nie. Nie. Podobna sprawa jest w Gran Turismo 7. Tu jest, widać go i wystarczająco. Nie ma po co mocniej tutaj tłuc. To, co trzeba, widać, że on pada. Jest to taki właśnie delikatny opad, powodujący oczywiście w grze symulacyjnej już pewne ruchy na trasie. Oczywiście opony jakie? No, deszczowe. Tutaj nie da rady założyć już gładkich, bo będziemy po prostu latać. Nie dojedziemy i będziemy mieli kuku.
No dobrze, wróćmy do garażu. Przejadę się teraz, specjalnie wyłączyłem też linię tutaj pomocniczą, żebyście lepiej widzieli, jak to wygląda, ale generalnie ja musiałbym poćwiczyć danym samochodem tutaj, żeby sobie tą linię wyłączyć mocniej na danym torze, ale tutaj nie mamy wyścigu, tylko zwykły przejazd. Przyjrzyjcie się, jak to wygląda podczas deszczu. Dwa seto Corsa Competizione. Macie tu na górze parametry, trening wolny, takie lekkie opady, tor wilgotno, temperatura 22-28 stopni i wiaterku w zasadzie, no można powiedzieć, że nie ma. Jedziemy jeślisko, ale nie dragońsko, bo jak włączę burzę, to dopiero zaczyna się jazda. Jaka? Sześciokrotne kuku można zdobyć.
Jak widzicie, wjechaliśmy do boksu. Bo to jest gra symulacyjna. W grach symulacyjnych do boksu się wjeżdża. Po co opony zmienić? Wziąć orążady. Dwa hamburgery. Trzy porcje frytek. Sprawdzić stan oleju. Wlać świeże paliwo. I sru dalej na trasę. To są właśnie gry symulacyjne. Oczywiście też trzeba powiedzieć śmiało, bo ja też często gęsto mówię. Ja akurat jestem graczem, który zaczął od kilku lat iść w motocykle, czyli moje główne zajęcie to jest motocykle, ale gram w gry wyścigowe. I przez to, że gram w gry motocyklowe, to moim głównym też sterowaniem jest spad. On jest bardzo dobry do wszystkich gier. Ale oczywiście, jeżeli byście chcieli faktycznie iść bez porta i tutaj multi osiągać gigantyczne wyniki, to bardzo dobra kierownica i trening kółeczko za kółeczkiem. O tym też należy pamiętać. Ja akurat też jako, że nie multi za bardzo mnie nie interesuje, żaden e-sport też nie, trochę Gran Turismo Sport, ale to niewiele, to, a trenuję motocykle, to tu przez to, że motocykle, to trening mój, łap, odbywa się do każdej gierki. I oczywiście bardzo dobre wyniki można osiągać, ale nigdy nie będzie takiego odczucia jak na super kierownicy, bo to też jeszcze, tego wam chyba do końca nie mówiłem, ja zawsze chwalę pada, pad jest dobry, bardzo dobry pad zresztą do gier wyścigowych, ale oczywiście te pełne takie satysfakcje, jak ktoś chce, to kierownica i jeżeli będzie szedł w mocne multi, nie tam jakieś, zresztą wiecie, jakie. Także tak to wyglądał przejazd, zajechaliśmy do boksu. Tutaj to w grach też symulacyjnych jest bardzo ważne. Tu sama radość jest z tej jazdy. Wy robicie kółeczko za kółeczkiem. Czasem 50 tych kółeczek. Jest radocha, bo to się świetnie po prostu jedzie tą bryką. To jest coś pięknego, jak ta bryka brzmi, jak ona jedzie, jak ona wygląda. I to jest ten plus gier symulacyjnych. To jest ta robota. Tu nie musi być samochodów 600. Nie. Wystarczy 20, 50. Jest git. Tu reszta ma znaczenie. Przejadę się jeszcze jedno kółeczko, żebyście jeszcze raz przyjrzeli się, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj robimy tylko taką lekką ulewę na torze we Włoszech. W następnym odcinku zobaczymy, co. Ja oczywiście będę coś tej Assetto Corsy dawał już między odcinkami z Gran Turismo, bo jest to bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo dobra gra. Jedziemy. Tu się na chwilę jeszcze zatrzymam. Ja specjalnie to wyłączyłem, żeby wam pokazać też, jak to wygląda, ale ja się tego toru jeszcze uczę i tracę też trochę na prędkości, dlatego ja sobie wbiję tą linię i wtedy lepiej tu oczywiście większą prędkość osiągniemy. Oczywiście, jeżeli już się dobrze wszystkiego nauczycie, to tą linię po prostu wyłącza się danego toru, danej też maszyny. Wtedy już jest całkowicie gitara. Można dużo wtedy przyjemniej i fajniej jechać, jak tej linii nie ma. Ale też nie bazujcie na tym, że zaczynacie przygodę w grze symulacyjnej i ktoś od razu krzyknie, no wyłącz kuś baterii, a sam sobie nie wyłączy. To wy jedziecie, wy się tego uczycie powoli, powoli, jeżeli macie ochotę, to wtedy spokojnie wyłączacie. Jedziemy dalej.
pięknie to wygląda, nie? I to jest to tej motoryzacji. I to wtedy, te symulatory to już jest zupełnie coś innego. Assetto Corsa, jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza w ogóle symulator. I do tego dochodzi Gran Turismo, które jest identyczne, tylko tu jest jeszcze bardziej, możecie po prostu wszystko dopiąć. Wielu graczy jeździ tylko w tą gierkę i trenują sobie okrążenie za okrążeniem. Przez kilka lat już, jak jest Gran Turismo, są specami w tej gierce i cieszą się z tego, jak to świetnie jedzie, jak świetnie ten silnik brzmi. Dopasowują sobie ciśnienie w oponach i to wszystko tak, żeby im jechało się najlepiej. W dzisiejszym odcinku deszczyk we Włoszech. Trzymajcie się z toru, oczywiście Stefan, który siedzi w Mercedesie. Cześć.